Dokumentacja do wytycznych związanych z tym mieszkaniem. Słuchajcie, wytyczne były takie, żeby tak. Ta fuga zgrała się z fugą na tej ścianie. I żeby tu był kąt między tą kuchnią a końcem tej łazienki. Teraz pokażę Wam, jak przy tego typu mieszkaniach są sprawdzane takie rzeczy, bo są, nie powiem, że nie są, ale też jest jakaś pomyłka, którą możemy mieć, nie wiem, na tej odległości, tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, prawie 10 płytek, to jest 10 płytek, 12, to 6 metrów. I w tą stronę mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 4 metry, więc to jest tak, wiecie, do tego, że możemy jakąś tam pomyłkę mieć minimalną, ale ja sobie sprawdzę sam dla siebie i pokażę Wam, jak to się odbywa. Słuchajcie, założę Was na głowę, żeby nie było. Nie świecimy po fudze, bo to jest bez sensu. Wkładamy miarkę, odliczamy, załóżmy 7. To jest moja kreska na 7. Idę na koniec paska. Odrysowywuję 7. To jest moja deska z pierwszych pomiarów, więc na desce mam kreskę. Żeby ta kreska na płytce pokryła się z kreską na desce i idę przestrzelić laser tą długością. Ciekawe, czy nie będę musiał światła zgasić, ale zaraz zobaczymy. Dobra, odpalam laser i go ustawiam. Dupa, muszę zgasić światło, za widmem. I go ustawiam. Czyli robię linię między drzwiami. Tam też widzę, że za widmo, jak zamknę balkon, może już będzie ok. Może już będzie ok. Ustawiamy do tych moich dwóch kresek. No tamtą to tak widzę, wiecie, kurwa. Jeszcze przywidno jest, ale już nie zostaje później. Dobra, tu mam, a tam prawie mam. Dobra, powinno być. Zostawiam to. Tu jest kreska z linią lasera. Te moje 7. A tu się pokrywa, czy jeszcze się rypnąłem? Rypnąłem się jeszcze za grubo. Muszę to jeszcze cofnąć. Panie. Kocham takie rzeczy do robienia. Kurwa, jak to zrobić, żeby było ciemniej?
Dobra, powietrze, idę. Nie wiem, czy by ci kurwa zgasł, może zmieniłem. Widzieli tę kreskę. Chyba widać. Dobra, mam na kresce. Dobra, kresce, tu mam na kresce. Włączam w laserze kąt. Psztyk. I pojawia mi się linia. I ta linia teraz mierzymy znowu od fugi do lasera i ta linia nam pokaże, jaką mamy odchyłkę. Panie majster. 20 równo. 20. Ja muszę zapalić światło. Słabo wyszło, bo ty tego... Dwadzieścia jeden. Nie wiem, czy to będzie widać. Dwadzieścia jeden. Na ścianie. Na ścianie 20. Muszę tak trzymać, żeby nie zasłonić lasera. Także na ścianie mam 20, na podłodze mam 21, tam jest 20. No i tyle sprawdzania. Mogę spać spokojnie. I mogą... Nie wszyscy wiecie, co zrobić. Dobra, co ja robię? Nie będę gasił światło teraz. Także kąt jest. Mogą sobie panie sprawdzać. Dobra. Taki filmik. Zobaczymy, czy on pójdzie, czy nie pójdzie. Trzymajcie się, cześć.